Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji matematyki online. Dzisiaj będziemy zajmować się na lekcji, którą będziemy mieć o godzinie 9 nagrałam jeszcze teraz film dla tych, którzy byli dzisiaj nieobecni, czy będą nieobecni. Po prostu na ten, to samo, co będziemy robić dzisiaj na żywo, czyli na lekcji online, mamy na tym dzisiejszym filmie. Także możecie sobie po prostu uzupełnić notatkę według tego, co jest tutaj nagrane. Temat dzisiejszej lekcji to odejmowanie ułamków dziesiętnych i proszę taki temat lekcji wpisać teraz do swojego zeszytu przedmiotowego z matematyki z dzisiejszą datą. I od razu przechodzimy sobie w książce na stronę 201 i jest tam ćwiczenie A, takie wprowadzające do tego tematu lekcji. I takie podobne ćwiczenie też potem jest w ćwiczeniach, które będziecie mieli do wykonania, czyli w waszym zeszycie ćwiczeń. Korzystając z rysunków, oblicz różnicę liczb. Piszemy w zeszycie ćwiczenie A i teraz patrzymy na nasze rysunki. Na początku było zamalowanych 8 z 10 kwadracików. 8 było zamalowanych na niebiesko. Skreśliliśmy 2 kwadraciki, czyli odjęliśmy 2 dziesiąte. No to ile kwadracików zostało? No to łatwo policzyć. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli piszemy w zeszycie 8 dziesiątych minus 2 dziesiąte, no to jest 6 dziesiątych. Oczywiście można też sobie to wyobrazić na pieniążkach. Mam 80 groszy, wydałam 20 groszy, zostało mi 60 groszy. I patrzymy na drugi przykład. 1,3 minus 5 dziesiątych. Słuchajcie, mamy jeden cały prostokąt i jeszcze 3 kwadraciki. Czyli to jest 1,3 zamalowane na żółto i skreślamy 5 kwadracików. Liczymy, ile zostało. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli zostało 8 dziesiątych. Dobrze, to by było ćwiczenie A. Proszę sobie zapisać te dwa przykłady w zeszycie i przechodzimy do ćwiczenia B. I w ćwiczeniu B mamy takie zadanie praktyczne. Oblicz, o ile obniżono cenę sanek. Sanki przed obniżką kosztowały 60 zł i 85 groszy, po obniżce 52 zł i 33 grosze. Pytanie, o ile została obniżona cena sanek. No to przechodzimy do rozwiązania tego problemu. Słuchajcie, najlepiej sobie po prostu to zadanie, to rozwiązanie tego zadania zapisać już sposobem pisemnym. No ale zanim przejdziemy do tego, to przypomnimy sobie, jak się odejmowało dwie liczby naturalne. Czyli do tej pory uczyliśmy się odejmować liczby naturalne. Na przykład od 1567 trzeba było odjąć 828. No to odejmijmy te liczby. I uwaga, przypomnijmy sobie, jak się zapożyczało, ponieważ już na samym początku widzę, że od siódemki nie da się odjąć ósemki, więc muszę zapożyczyć od tej szóstki, wtedy zostanie tu 5, a wtedy do siódemki dodajemy 10, czyli mamy 17. 17 minus 8 to jest 9. No i teraz mamy 5 minus 2 to jest 3. I uwaga, znowu od piątki nie da się odjąć, więc muszę zapożyczyć, tu zostanie 0, a tu wtedy mam 15. 15 minus 8 to 7 i taki mamy wynik, 739. No to teraz już przejdźmy do naszego zadania. Zapiszmy sobie to w słupku. Uwaga, zasada jest taka jak przy dodawaniu ułamków dziesiętnych, czyli przecinek musi być pod przecinkiem. Czyli tutaj mamy 33, a tu 52. I odejmijmy sobie tą liczbę. No i uwaga, już będziemy odejmować. Od 5, jak odejmiemy 3, zostanie 2. 8 minus 3 to jest 5. I uwaga, tu trzeba zapożyczyć, bo od 0 się dwójki odjąć nie da. Zostanie mi tu 5, ale tu wtedy mam 10, bo 0 plus 10 to jest 10. 10 minus 2 jest 8. No i 5 minus 5, 0. Czyli możemy odpowiedzieć, że cenę sanek obniżono o 8,52 zł. No to teraz przejdźmy do drugiego przykładu. Mamy narty. Cena nart przed obniżką to 248,50 groszy. Po obniżce 206,85 groszy. Odejmujemy pisemnie. I znowu już na samym początku nie możemy tego odjąć. Musimy zapożyczyć, bo od zera się piątki nie da. Czyli zapożyczamy z tej liczby. Do zera dodajemy 10, mamy 10. 10 minus 5 to 5. Znowu od czwórki ósemki nie odejmiemy. Zapożyczamy stąd. Do czwórki dodajemy 10, mam 14. 14 minus 8 to jest 6. 7 minus 6 można odjąć, czyli to jest 1. 4 minus 0, 4. I 2 minus 2, 0. Czyli możemy odpowiedzieć, że cenę
nart obniżono o 41,65 zł. I mamy gotowe zadanie. Dobrze. Teraz już przechodzimy, moi drodzy, do zadań na stronie 202. I mamy takie polecenie, oblicz w pamięci. Podobne zadanie jest w ćwiczeniach do wykonania. No to zaczynamy, piszemy w zeszycie zadanie pierwsze. Przykład A. I obliczamy w pamięci. Mamy złoty 90 minus 20 groszy. Słuchajcie, i wychodzi złoty 70. Ćwiczenie B. Można sobie na pieniążkach wyobrazić. Mam 3,50 i odejmuję 50 groszy. Zostanie mi równe 3 złote. Ćwiczenie C. Złoty 25 i odejmuję 24 grosze. Uwaga, tutaj jak ktoś nie widzi, jak to będzie, to można sobie to zrobić też w słupku. Zresztą każde działanie da się zrobić w słupku, tylko niektóre będą trudniejsze. 5 minus 4, 1, 2 minus 2, 0, 1 minus 0, 1, czyli wyjdzie 1 złotówka i 1 grosz. No to przykład D. 2 i 4 dziesiąte minus 1 i 4 dziesiąte, czyli inaczej 2 złote 40 groszy minus złoty 40 groszy. No zostanie złotówka. Przykład E. 2 złote 50 groszy minus 40 groszy, czyli zostanie 2 złote 10 groszy. I przykład F. 5 złote 9 groszy minus, uwaga, 7 groszy. I znowu, jak ktoś potrzebuje, robi sobie słupek. Zresztą do każdego tego przykładu można, jeżeli potrzebujecie. 9 minus 7, 2. 0 minus 0, 0. 5 minus 0, 5. Czyli wychodzi 5 złote i 2 grosze. 5 i 2 setne. Zadanie pierwsze zrobione. Przechodzimy do zadania drugiego. Oblicz w pamięci. Znowu kolejne polecenie, że mamy liczyć w pamięci. Jeżeli ktoś nie potrafi w pamięci, może to zrobić w słupku. Ale tutaj te słupki byłyby dość trudne. Od 7 zł odejmuję 40 groszy. No to wiadomo, że zostanie mi 6,60, czyli 6,6. W B. Od 5 zł odejmuję 10 groszy. No to mi zostanie 4,90. W przykładzie C. Od 10 zł odejmuję 9,80. No to mi zostanie 20 groszy. W przykładzie D. Od 9 zł odejmuję 65 groszy, czyli zostanie 8,35. I przykład E. Od 6 zł odejmuję 5,25. No i jak sobie to wyobrażę, jak od 6 odejmę 5 zł, to mi zostanie złotówka, ale jeszcze 25 groszy, czyli mi zostanie po prostu 75 groszy. No i ostatni przykład. Od 12 zł odejmę 10,50. Czyli tak, jak od 12 odjąłbym 10, to by było 2 zł, ale jak odejmę 50 groszy, to będzie złoty 50. No i przechodzimy do zadania trzeciego. To jest zadanie takie z treścią. Ja sobie włączę pojedyncze przykłady. Termometr elektroniczny pokazuje temperaturę bardzo dokładnie. Oblicz w pamięci, o ile wzrosła lub zmalała temperatura między godziną 6 a 18. Słuchajcie, w pierwszym przykładzie o 6 rano było 5,2 stopnia, a o 18 4,3, czyli widać, że temperatura zmalała. Na wieczór zrobiło się chłodniej. Ale o ile? No to policzmy. Od 5,2 odejmiemy 4,3. Słuchajcie, czyli uwaga, to jest przykład A, piszemy w zeszycie zadanie trzecie oczywiście. I tutaj się nie da od razu tego odjąć, bo od dwójki się nie da trójki, więc zapożyczamy, tu będzie 4, a tu wtedy jak do dwójki dodamy 10, mamy 12. 12 odjąć 3 to jest 9. 4 minus 4, 0, czyli widać, że temperatura, piszemy odpowiedź w przykładzie A, temperatura zmalała o 0,9 stopnia Celsjusza. No i w przykładzie B mamy następny przykład. O 6 rano było 9,2 stopnia, a o 18 15,1, czyli tak naprawdę wzrosła temperatura od rana, bo o 18 było 15,1, a rano było 9,2. No to odejmujemy. Policzymy, o ile się zmieniła ta temperatura. Znowu od jedynki dwójki nie da się odjąć, więc tu zostanie 4, a do jedynki dodajemy 10, mamy 11. 11 minus 9 to, minus 2 to jest 9. Od czwórki znowu nie da się odjąć dziewiątki, czyli zapożyczam stąd, tu będzie 0, a tu zamiast czwórki dodaję dziesiątkę, będzie 14. 14 minus 9 to jest 5 i 0, tutaj nie trzeba pisać, więc mamy 5,9. I tutaj temperatura wzrosła, bo 18 jest większa. Wzrosła o 5,9 stopnia Celsjusza. I jeszcze dzisiaj zrobimy zadanie czwarte.
Od każdej z podanych liczb odejmij liczbę z ramki, czyli od na przykład liczby 2 i 7 dziesiątych musimy odjąć liczbę z ramki, czyli 5 i 5 dziesiątych. 5 dziesiątych. Czyli piszemy w zeszycie zadanie czwarte, przykład A. I teraz robimy 4 słupki. 5, 2 i 7 dziesiątych minus 5 dziesiątych. Można to zrobić w pamięci, można zrobić w słupku. Teraz mamy 3, uwaga, samo 3, a tu jest 0,5, ale wiemy, że 3 to jest 3,0, nie? Można zrobić w słupku, można w pamięci. Ja tym razem zrobię w słupku. Tak. I 6 i 72 setne. Odjąć 5 dziesiątych przecinek pod przecinkiem. Uwaga, tu dopisujemy 0. I lecimy. 7 minus 2, minus 5 to 2. 2 minus 0, 2. Czyli pierwszy przykład mamy. Tutaj niestety musimy zapożyczyć, bo od 0 się piątki nie da odjąć. Czyli tu będzie wtedy 2, a tu będzie 10, bo do 0 dodajemy 10. 10 minus 5, 5. 2 minus 0, 2, przecinek przepisujemy. Znowu nie da rady tutaj odjąć, więc zapożyczamy, to zostanie 7, a to będzie 1 plus 10, czyli 11. 11 minus 5 to 6, 7 minus 0, 7, mamy wynik. I ostatni przykład, 2 minus 0 to 2, 7 minus 5, 2, 6 minus 0, 6. I przykład B, słuchajcie. Teraz odejmujemy liczbę 2,5, czyli od 6 odejmuję 2,5. 0 sobie trzeba dopisać. Później od 8,5 odejmuję 2,5. Potem od 9,7 odejmuję 2,5. Od 10,83 odejmuję 2,5 i tutaj dopisuję 0. I mam 4 działania do wykonania. W pierwszym przykładzie trzeba zapożyczać, bo od 0 piątki się nie da odjąć, czyli tu zostanie 5, a tu do 0 dodaję 10, mam 10. 10 minus 5 to 5, 5 minus 2 to 3. Tu łatwo, 5 minus 5 to 0, 8 minus 2, 6. Tu też prosto, 7 minus 5 to 2, 9 minus 2, 7. Tu też się da 3 odjąć, 0 to jest 3, 8 minus 5, 3. Tu się nie da, więc zapożyczam, tu zostanie 0, tu będzie 0 plus 10, tylko 10. 10 minus 2 to jest 8. I to by było zadanie czwarte. Zostało nam do zrobienia jeszcze na lekcji dzisiaj piąte, a resztę już będziemy robić na następnej lekcji. I tutaj już robimy wszystko sposobem pisemnym, więc piszemy w zeszycie od razu słupek. Zadanie piąte, przykład A, 9,84, 6,27. Niektóre przykłady to będą trudne. W przykładzie B będzie 6,71, odjąć 4,89. Ja to robię dość szybko, wy sobie to po prostu zróbcie wolniej. Zatrzymajcie sobie film, samodzielnie spróbujcie i po prostu potem sprawdzajcie ze mną swoje wyniki, bo na tym polega nauka, że samodzielnie próbujemy coś zrobić, tak? Zobaczcie, że tutaj muszę 0 dopisać. No i jeszcze E, 28,803, odjąć 19. I 92 dopisuje 0 i wykonujemy później to odejmowanie. I na końcu mam 203,4, 85, 437. Chyba najtrudniejszy przykład, bo tutaj dwa zera na górze trzeba napisać, będzie dużo zapożyczania. Dobra, przechodzimy do pierwszego przykładu. Tu już od razu musimy zapożyczać, bo od czwórki, siódemki się odjąć nie da. Tu zostanie 7, tu do czwórki dodajemy 10, mamy 14. 14 minus 7 to 7, 7 minus 2 to 5, 6 minus, 9 minus 6 to 3. I wynik już gotowy. Znowu musimy zapożyczać, bo od jedynki nie da się odjąć dziewiątki. Czyli stąd zapożyczamy, tu zostanie 6, a tu mamy wtedy 1 plus 10, czyli 11. 11 minus 9 to 2. I znowu od szóstki się nie da odjąć ósemki, czyli stąd musimy zapożyczyć, będzie 5, a tu do szóstki dodajemy 10, będzie 16. 16 minus 8 to jest 8, przepisuję przecinek, 5 minus 4 to 1. No i teraz mamy przykład C, znowu trzeba zapożyczać, tylko uwaga, tu jest trudno, bo tu jest 0. No jak od 0 zapożyczyć? Nie można, więc najpierw musimy to 0 tu zamienić, czyli zapożyczyć z piątki, tu będzie 4, a tu będzie wtedy 10, bo 0 plus 10, 10. I teraz z tej dziesiątki zapożyczymy do tej szóstki, czyli tu zostanie 9, a tu 6 plus 10, 16. I już możemy odejmować. 16 minus 7 to jest 9, 9 minus 9 to jest 0, 4 minus 3 to jest 1. I kolejny przykład. Znowu od zera nie da się czwórki odjąć, czyli stąd zapożyczam, tu dodaję dziesiątkę, czyli mam 10. 10 minus 4 to 6. I znowu blokada, bo od czwórki się nie da odjąć szóstki. Zapożyczam się stąd, tu zostanie 2,
A tu wtedy będzie 14, bo dodaję dziesiątkę. 14 minus 6, no to mamy 8. Przepisuję przecinek i znowu blokada, bo od dwójki nie odejmę siódemki, czyli tu zostanie 0, a tu zamiast dwójki będzie 12. 12 minus 7 to jest 5. Dobrze, i kolejny przykład E. 3 minus 0 to 3 i już mamy blokadę, bo od 0 dwójki nie odejmę, czyli tu daję 7, a tu do 0 dodaję 10, mam 10. 10 minus 2 to 8. Ale znowu od 7 nie odejmę 9, czyli znowu tutaj daję 7, tu dopisuję 10, dodaję, czyli 17. 17 minus 9 to jest 8. I znowu od 7 i 9 nie odejmę, czyli tu zostanie 1, a tu mam 17. 17 minus 9 znowu jest 8. No i 1 minus 1, 0, nic się nie pisze. No i najtrudniejszy przykład. To jest najtrudniejszy przykład. Nie da się od zera siódemki, nie da się od zera trójki. Skąd tu zapożyczyć? Najpierw muszę tutaj zapożyczyć z czwórki, czyli tu zostanie 3, a tu wtedy mam 10. A teraz z tej dziesiątki zapożyczam tutaj, czyli tu zostanie 9, a tu wtedy będzie 10. 10 minus 7 to jest 3, 9 minus 3 to jest 6. Uwaga, od trójki nie odejmę czwórki, czyli znowu zapożyczam. Tu będzie 2, a tu dodaję dziesiątkę, mam 13. 13 minus 4 to jest 9. Uwaga, znowu od dwójki nie odejmę piątki, no a tu jest 0. Czyli stąd muszę zapożyczyć najpierw do zera, wtedy tu będzie 10. I teraz z tej dziesiątki zapożyczam do tej mojej dwójki. Czyli tu będzie 9, a tu wyjdzie 12. 12 minus 5 to jest 7. 9 minus 8, 1, no i tu mi zostanie 1, odjąć nic, czyli 1. Słuchajcie, ja mam prośbę, żebyście samodzielnie te zadania sobie próbowali przeliczać. Naprawdę, jeśli już nie potraficie, no to wtedy robicie to razem z filmem. Ale proszę spróbować samodzielnie. I jeszcze jedna prośba, strona 80 z ćwiczeń jest na zadanie domowe, no i kartkówkę, którą trzeba napisać. Proszę sobie tą kartkówkę napisać dzisiaj, tam jest link na Classroomie opublikowany do kartkówki z dodawania dziesiętnych ułamków. Proszę tą kartkówkę napisać, ponieważ będę dzisiaj wpisywać ocenę do dziennika. Ja dziękuję Wam w takim razie za uwagę. Jutro będziemy kontynuować temat odejmowania ułamków dziesiętnych. Także do usłyszenia.